Niesamowite, zaskakujące zakończenie finału Mistrzostw Świata Formuły 1 2010 roku. Po kwalifikacjach wydawało się, że wszystko ustawione jest dla Fernando Alonso, dla Hiszpana z Ferrari, który naprawdę ruszał z trzeciego miejsca, za sobą miał Batona, Webera. Wydawało się, że wystarczy obronić trzecią pozycję, wszystko będzie dobrze, ale jednak nie. Jednak Sebastian Vettel został mistrzem świata, najmłodszym mistrzem świata w historii. 23-letni Niemiec zdominował ten sezon, jeśli chodzi o zwycięstwa w kwalifikacjach. Tam często poznaje się klasę kierowcy i klasę samochodu. O tym trzeba wspominać, że Red Bull to przecież mistrz świata konstruktorów. Zdecydowanie najlepszy samochód w stawce. W niedzielę Vettel udowodnił to, że potrafi w końcówce sezonu opanować nerwy i samochód. Najlepszy samochód w stawce doprowadzić do mety na pierwszym miejscu. Alonso, ten mistrz świata, doświadczony dwukrotny mistrz świata, który miał po prostu dojechać na trzecim miejscu, już na starcie stracił pozycję na Jensona Buttona. Potem Ferrari popełniło błąd. Zbyt wcześnie wezwali Hiszpana do boksów. Po powrocie na tor, gdzie stawka jeszcze była ściśnięta, Alonso znalazł się za Witalijem Pietrowem, rosyjskim debiutantem z Renault, który wciąż walczy o kontrakt na nowy sezon, i okazało się, że ten Pietrow, który zmienił opony wcześniej na początku wyścigu, wykorzystując neutralizację po wypadku Michaela Schumachera, okazało się, że Rosjanin jest w stanie bronić pozycji przez cały wyścig. Tam niesamowite rzeczy się działy. Alonso dojeżdżał, próbował po wewnętrznej, gonił Pietrowa z okrążenia na okrążenie, ale nie dał mu rady. Robert Kubica startował z 11 pozycji, stracił dwa miejsca na starcie, ale potem konsekwentnie odbudowywał swoją pozycję dzięki strategii. Kubica startował na twardych oponach, maksymalnie opóźnił zmianę opon, jako przedostatni je zmienił już w końcówce, kiedy wiedział, że ma na tak dużą przewagę i tyle dobrego zrobił w wyścigu, że wystarczy mu to do piątego miejsca. On też ukończył wyścig przed Fernando Alonso, który siedział załamany w tym samym momencie, kiedy Sebastian Vettel płakał na podium i świętował swoje mistrzostwo świata. Także niesamowity sezon, w którym walka trwała do końca, kończy się podwójnym zwycięstwem kierowców Red Bulla, szczególnie Sebastiana Vettela. I to bez żadnych szwindli, których tak chcieli uniknąć szefowie austriacko-niemieckiego zespołu. Sebastian Vettel, mistrz świata 2010 roku.